Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale i zapraszam Was na przegląd co nowego w Pepco i zaczynam od nowej kolekcji, czyli gazetka ruszyła i mamy fajne sweterki, tutaj na dole widzę jest sznurek, można sobie związać, bardzo ładny kolor, taki zielonkawy i przyjemny materiał. Kosztuje 25 zł i jest aż do rozmiaru 3XL. Znalazłam też fajną sukienkę, taką świąteczną, przepiękna jest ta kratka, tutaj jest taka gumeczka na dole, jeżeli chodzi o rękawy, kosztuje 50 zł, tu miałam rozmiar 40, ale gdzieś tam jeszcze 42 widziałam w tym sklepie, bardzo delikatny, fajny materiał. Na dziale dla dzieci znalazłam bardzo fajne zestawy i zobaczcie jaki ładny dres, ma przyjemne takie paseczki i tutaj jest logo takiej ładnej choinki. Na spodniach również z przodu znajduje się ta choinka. Naprawdę piękny komplet. Ale ta koszulka jest po prostu przepiękna, ja uwielbiam Grincha i czekam na więcej. Jadę dzisiaj w ogóle w poszukiwaniach, tak więc zobaczymy co mi się uda znaleźć. 25 zł ta koszulka i ona jest właśnie na tle czarnym. Fajna podstawka, ona już w zeszłym roku pokazała się w Pepco, 10 zł. I tu mamy te gwiazdy już rozpakowane, tak więc tak wyglądają, 30 zł. One są podświetlane bateriami 2 razy AA. I zobaczcie, jak to pięknie jest wszystko wystawione. Naprawdę aż miło patrzy się na taki regał. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Pokazały się fajne latarenki, one są za 10 zł i mamy kolor czerwony bądź zielony. No i w tym Pepco znalazłam te gąbki do mycia naczyń z Mikołajem, kosztują 3 zł. Pokazała się ta poduszka za 40 zł w kształcie domku. Ale zobaczcie, jakie cudo mi tu wpadło w ręce. W środku są takie złotka złote. No przepięknie to wygląda, tym bardziej, że to jest tak w zwolnionym tempie, że naprawdę ładnie to tam się prezentuje. Kosztuje 25 zł. No i szklanki, które mają w uchu cyrkonie czerwone, kosztują 10 zł. I jeszcze znalazłam taką szklankę z dniami. Bardzo delikatny wzór, kosztuje 5 zł. Ostatnia szklanka z minionków, która kosztuje 12 zł. Ja na końcu pokażę Wam w ogóle całą kolekcję, co można kupić i co w ogóle będzie, tak więc mam tu fanów, więc ciekawa jestem, czy coś Wam wpadnie w oko. Pokazują już się stroje na bal przybranców i tu mamy króla za 35 zł. Obok jest tutaj, widzę, szatka anioła, a na dole pokażę Wam za chwilkę przepiękne skrzydła anioła. Szatka anioła 30 zł, no i zobaczcie, te skrzydła, no są przepięknie wykonane i tutaj cena 25 zł. Bardzo duża torebka i tutaj są dziadki do orzechów, kosztuje 5 zł i macie tam jeszcze wzory świąteczne, Mikołaje, gwiazdeczki do wyboru, jest naprawdę tego sporo.
mówiłam Wam, że kupiłam sobie ten zestaw za piątkę i na końcu pokażę Wam, jak się sprawdził. Miałam też pomocnika, tak więc dzisiejszy odcinek dobiegł końca. Dziękuję wszystkim za poświęcony czas. Mam nadzieję, że Wam się tutaj coś spodobało. Pamiętajcie, zostawcie mi serduszko, jeżeli oglądacie mnie pierwszy raz, a dwa jak częściej. I teraz zobaczcie, co jeszcze kupiłam dzieciakom. Mieli wcześniej takiego rekina. Prześwietna zabawka. I jeszcze występuje właśnie tylko ten hipcio. Kosztuje 15 zł, ale jest naprawdę przy tym bardzo dużo fajnego śmiechu, bo tutaj trzeba właśnie złapać ten moment, kiedy ona tutaj się zamyka. Fajna zabawka. Dobra, kupiłam oczywiście te gąbki, Mikołaj i bałwan, ale i też ten zestaw właśnie do pierogów. Tutaj jeszcze jest ta szara, taka mniejsza foremka do uszek. No i ona wygląda tak, powiem Wam, fajna, duża nawet, tylko ten przód taki sztywny. Zobaczymy, czy podczas mycia troszkę się nie wyrobi, bo jak dla mnie trochę za sztywny, no ale tutaj jestem zaskoczona wielkością, bo ta szara mi totalnie pasuje, jeżeli chodzi o pierogi dla mnie i dla dzieci. Ta większa już troszkę może być za duża, ale na takie pierogi z kapustą i z grzybami może będzie idealna, bo ja lubię więcej tego farszu. No i zobaczcie, tak to wygląda. Czekaj, już podczas robienia, oczywiście moje maleństwo musiało mi pomagać, więc widzicie tutaj z boku, gdzieś widzieć łapki pomocnika. No i w tej szarej, zobaczcie, no dosyć spory, nie? Ten pierożek. Bo one są naprawdę spore. Ja byłam zaskoczona, a duży, zaraz zobaczycie, jest naprawdę ogromny. Ja sobie tutaj przygniatałam, żeby to złapać, ale wystarczy tymi rączkami sobie ścisnąć. Odstają te końcówki, więc nożem spokojnie przejedziecie wzdłuż i to fajnie odpada. I po otworzeniu on jest naprawdę ogromny. I powiem Wam, że chyba te duże pierogi będą robić, jak dzieci podrosną. Na święta pewnie skorzystam z tej czerwonej, aby zrobić właśnie więcej tego farszu, bo lubię. No i tak one się prezentują. Polecam Wam, bo naprawdę 5 zł to nie jest dużo, a fajnie wychodzi, fajnie zlepia, no mega. Tak więc mam nadzieję, że Wam się podobało i co, życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć, pa!